Trwamy w Wielkim Poście i jako wspólnota Zacheusz chcemy się dzielić Słowem Bożym, które wpłynęło na nasze życie. Dzisiaj pierwsza osoba i pierwsze słowo. Zapraszam do odsłuchania. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Kiedy pierwszy raz tak osobiście otrzymałam to słowo, musiałam go odłożyć głęboko, bo bardzo mnie zirytowało jedno słowo – prostaczką. W ogóle nie zastanawiałam się nad tym fragmentem, ale przyjęłam to bardzo negatywnie w stosunku do swojej osoby. Ale Pan za jakiś czas, drugi raz, dał właśnie mnie to samo słowo. I wtedy zaczęłam się czytać to słowo, zaczęłam się też modlić, o co chodzi i czemu mnie to tak dotknęło. Poczułam się taka nic nie warta, taka prosta, niewykształcona. Ale potem w innym przekładzie przeczytałam, że tam jest mowa o prostocie serca i o dzieciach. I dopiero wtedy poczułam, że przez ten fragment Pan chce mi powiedzieć, że jest moim ojcem. Takim ojcem, którego nigdy nie znałam. Zawsze Bóg był gdzieś daleko, może nie obcy, ale groźny, obserwujący. I chciałam się przez ten fragment nauczyć być dzieckiem Boga. Być dzieckiem, które uczy się od Niego, które chce być takie jak On. I ten fragment bardzo właśnie pomógł mi zmienić moje myślenie o sobie samej i o Panu Bogu, że jest Ojcem, Ojcem, do którego zawsze mogę przyjść, który mnie pokrzepia. I to słowo bardzo jest mi bliskie. I uczę się właśnie, pomimo jakichś niepowodzeń, moich zmartwień, różnych potknięć, chcę się uczyć być taka jak Jezus. I za to chwała Panu.